Linia 16 w 2011 roku jechała przez Mickiewicza, Wyzwolenia i Długą zamiast przez Dywizjonu 303. Linia 17 jechała w 2011 roku w kierunku osiedla Widok przez Lubelskiego Lipca. Linia 18 w 2012 roku jechała przez Unicką, Podzamcze i Aleję Tysiąclecia w dwie strony oraz została wydłużona do miejscowości Smugi od września. Linia 19 od 2012 roku nie kończyła na Kruczkowskiego, tylko na Inżynierskiej jadąc przez Smoluchowskiego i Inżynierską bez wariantów, jak to miało miejsce w 2010 roku. Linia 21 została wydłużona do Dąbrowy na okres wakacyjny oraz jechała przez Drogę Męczenników i Doświadczalną i kończyła na Felinie. O niektórych liniach będę gadał później. Linia 23 jechała przez Elsnera i Choiny zamiast przez Koncertową. Linię 24 zlikwidowano na 7 lat. Linia 31 w 2012 roku nie jechała przez Rapackiego, Ceramiczną i Związkową, tylko przez Węglarza. Linia 37 w 2011 roku została wydłużona do miejscowości Zębożyce Górne. Linia 44 w 2012 roku została wydłużona do Lipniaka jadąc przez Wojciechowską, a w 2014 roku do Jakubowic-Konińskich. Linia 47 w 2014 roku została wydłużona do pętli osiedle Choiny. Skoro się tak rozgadałem, to wspomnę o linii 55, która w 2011 roku jechała przez Krępiecką, Aleję Witosa. Linia 55 miała wariant przez Doświadczalną oraz przez Gregowej i Plewińskiego, potem jechała przez Krańcową, Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Zamojską, Bernardyńską, Kapucyńską, Krakowskie Przedmieście, Aleje Długosza, Popiełuszki, Poniatowskiego, Aleje Smorawińskiego, Aleje Kompozytorów Polskich oraz przez Koncertową, a w 2013 roku została wydłużona do Świdnika. O linii 56 też mogę wspomnieć. Jechała w 2011 roku przez Dobrzańskiego, Dekutowskiego, Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego, Lipową, Aleje Racławickie, Sowińskiego, Głęboką, Narutowicza, Aleje Piłsudskiego, Aleje Zygmuntowskie, Fabryczną, Drogę Męczenników Majdanka, Dekutowskiego i Dobrzańskiego. Dobra, idę na Graciomsi 2, bo chcę coś wrzucić z tej gry na kanał i dalsza kontynuacja filmu już za kilka dni.